Są coraz bardziej bezczelni, bo o poczuciu przyzwoitości w przypadku złodziei nigdy nie można było mówić. W Nysie na Opolszczyźnie, na cmentarzach kradną torebki i telefony komórkowe. Policja szuka sprawców i apeluje o ostrożność. Kradzieże nasiliły się w ostatnich tygodniach. Do Komendy Powiatowej Policji zgłaszają się kolejne osoby, które zostały okradzione podczas pielęgnowania nagrobków. Kobiety przez krótki moment zostawiały swoją torebkę na ławkach przy pomnikach podczas pielęgnacji roślin i pielęgnacji pomników. Po prostu kilka chwil i torebki nie było. Od początku czerwca policja zanotowała kilkanaście takich przypadków na dwóch cmentarzach komunalnych w mieście. Przykra sprawa. Nie w tym miejscu, nie takie rzeczy, prawda? Najczęściej nieznany sprawca wykorzystywał nieuwagę kobiet, które w czasie sprzątania grobów swoich bliskich pozostawiały torebki bez nadzoru. Pieniądze jakieś trzeba mieć, wiadomo. No, tak jak ja, widzi pan, o. Stawiam, patrzę na torebkę, idę po wodę, biorę z sobą. Policjanci apelują, aby osoby odwiedzające groby bliskich zachowywały ostrożność. Jeżeli jesteśmy na cmentarzu i zajmujemy się dbaniem o grób osoby bliskiej, prawda, zajmujemy się kwiatami, nie pozostawiajmy rzeczy osobistych na ławeczce. Jeżeli idziemy po wodę, torebkę zdecydowanie należy zabrać ze sobą. Prawda jest taka, że nawet chwila nieuwagi złodziejowi wystarczy, żebyśmy tą torebkę, portfel, cokolwiek dla nas ważnego mogli stracić. Jednocześnie funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w zatrzymaniu sprawców, o kontakt z policją.